Hej, z tej strony Marcin, kanał The Beard Eaters, czyli Ptaszniki. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. W dzisiejszym filmie, oczywiście na początek, zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka. Na tym filmie akurat teraz aranżuję terrarium dla mojej brachypelmy Hamori. Stadium oczywiście nie będę się już po ostatnim razie nawet próbował zgadnąć, jakie to jest L. Powiedzmy, że cały pająk ma około 8 cm. No i postanowiłem taki mały detaling zrobić terrarium. Kupiłem nowy box, fajny, przeźroczysty. No i myślę, że moja tarantula w tym pożyje jakieś, powiedzmy, nie wiem, z rok na pewno. Nie zamierzam na razie nic innego dla niej robić. Zobaczymy. Tak właśnie ustaliłem sobie, że moje pająki, jeżeli są ze mną rok czasu, dostają terrarium szklane, ale co do terrarium szklanych jeszcze porozmawiamy w innym terminie. Powinniście widzieć już przed tym filmem jeszcze film z mojego unboxingu, pierwszego na mojej hodowli terrarium szklanego. Moi kochani, zastosowałem w tym terrarium mech, jak widzicie, zielony, fajny meszek. Kupiłem w sklepach tutaj funciak tak zwanych, trochę porostów, sztuczną roślinkę silikonową, taki bluszcz, chyba był bluszcz, tak mi się wydaje. No i postanowiłem, że ładnie to wszystko skomponuję w jedno. Rzuciłem taki korzeń akwarystyczny, ponieważ musicie wiedzieć, że jako, że mieszkacie większość w Polsce, co tam mnie ogląda, albo co będzie oglądało te filmy kiedyś, to w Anglii wybór detalingu dla pająków, jaszczurek jest taki marny, że szkoda gadać. Także fajnie, że mieszkacie w Polsce, zazdroszczę Wam pod tym względem, że możecie pójść sobie kupić fajne terrarium za przystępną cenę, rzeczy do detalingu, bo tu jest z tym bardzo krucho, a jeżeli jest, to jest cholernie drogie. Więc droższe jak w Polsce. No, także to co dużo mówić. Ja już mam zamówione rzeczy do przywiezienia z Polski, jak tylko do Polski się wybiorę, więc wszystkie terraria, wszystko takie sprawy. Na razie wstępny plan jest taki, że kupujemy w Polsce. I pajączek teraz, moi kochani, to jest moja brachypelma, tak jak mówię, dość duża, dość soczysta, fajnie wybarwiona. Wyciągnąłem ją z jej starej noreczki, przeprosiłem, powiedziałem, przykro mi kochani, ale muszę ci przesadzić. Potrzebuję małe terrarium dla mojej abchanopelmy. Alcodes albo Halcodes, bo chyba łacińskich nazw się nie zangielszcza, nie spolszcza, więc potrzebowałem to terrarium. No i postanowiłem sobie, że moją tarantulkę sobie przerzucimy właśnie w ten sposób, jak ja tutaj robiłem. Ja jestem bardzo delikatny do pająków, nie biorę je na ręce, bo uważam, że jest dla nich stres i ja handlingu nie stosuję. Nie jestem taki jak niektórzy, że biorę jadowitego pająka na rękę, chociaż tarantulę. Przepraszam, mówię tarantula, ale po angielsku tarantula znaczy ptasznik też i tarantula to jest tarantula. Ogólnie ptaszniki nazywane są tarantulą, a nie tak jak nazwa mojego kanału Beard Eaters, ponieważ ja wziąłem nazwę kanału od Goliath the Beard Eaters, czyli pająk Goliath, czyli teraz Fossa Blondi. Od tego wziąłem nazwę swojego kanału. Ale Anglicy ogólnie mówią tarantula, nie mówią Beard Eaters, tak jak nazywa się, czyli ptaszniki, czyli pająki, co jedzą ptaki. Nie mówi się tak tutaj w Anglii, jak powiecie The Beard Eaters, to raczej nikt nie wie, o co chodzi, a tarantula to wie każdy, pomimo tego, że tarantula to jest w ogóle oddzielna bajka. No ale pomijając ten fakt, delikatnie pajączkę przerzuciłem, pomyślałem sobie, że a niech sobie ma nowy domek, zobaczcie, jak jest świetnie wybarwiona, fajna, świeżo po wylince. Myślę, że tutaj spokojnie dwie wylineczki, tutaj bliżej trochę ją widzimy. Spokojnie dwie wilineczki jeszcze pociągnie tutaj. Ona się praktycznie, moi kochani, w ogóle nie wyczesuje. W ogóle, ona jest potulna jak baranek. Naprawdę fajnie mi się z nią współpracuje, z tym pająkiem. Lubię ją obserwować, uwielbiam. Myślę, że ona za parę miesięcy zasłuży na fajne szkło. Chociaż tak jak powiedziałem, ten właśnie kontener, co teraz widzicie, z tym mchem, tutaj z tymi sztucznymi roślinkami, myślę, że no tu ją tam próbowałem podkusić jedzeniem, ale no nie będę wcale zdradzał i spoilerował Wam, że nie zje, ponieważ no jest to pajączek świeżo teraz po przenosinach. Zestresowany pewnie trochę, chciałaby się trochę tutaj zostać. Sorry za ptaszki w tle, ale tak zawsze mówię. Postanowiłem sobie, że zrobię narrację filmu, usiądę sobie z mikrofonem i zrobię narrację filmu. Myślałem, że ptaszki będą spać, ale te zeberki nie dają raczej takiego komfortu nagrywania. Także sorry, że je słychać. To są i tak bardzo ciche ptaki. Więc luz. One tam nie przeszkadzają, jakieś ciemno, idą spać, budzą się nawet późno, lubią pospać, są śpiochy, dostają papu na czas, wszystko i tak dalej. Także wracając do mojej brachypelmy Hamori,
Moi kochani, przy okazji Brachypelmy Hamori chciałbym poruszyć sprawę Brachypelmy Smith i Brachypelmy Hamori, ponieważ według polskich youtuberów Brachypelma Smithy to jest ex-Hamori, przepraszam, Hamori to jest ex-Smithy. Tymczasem Richard, który już bardzo wiele lat jest właśnie hodowcą tarantul, stwierdził, że Brachypelma Hamori to jest Hamori, a Smithy to jest Smithy, ale dla celów hodowlanych w hodowlach jest to jeden pająk, ponieważ ciężko go odróżnić, więc takie jest zdanie według Richarda. Ja mu wierzę, dalej uważam, że Hamori to Hamori, a Smithy to Smithy. W każdym bądź razie, moi kochani, ja mam Brachypelmę Smithy, to jest Hamori. Według gościa, który sprzedawał mi, który 30 lat siedzi w pająkach, moja druga tarantula, której teraz nie zobaczycie, bo nie robiłem nic z nią, jest to właśnie tarantula Smithy. I zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ona na razie też linieje, wyliniała, ma fajne kolory. Na razie się niczym nie różni od Hamori. Ale mówię, tak jak powiedział Richard z Tarantula Collective, Hamori i Smithy jest jednością, jednym opisanym gatunkiem w celach hodowlanych dla terrorystów, a w naturze występuje dalej Hamori i dalej Smithy. Tak mogę wam powiedzieć. Jeżeli ktoś nie wierzy, rzućcie się do filmów Richarda z Tarantula Collective. On tam na jednym filmie to mówi. Oto mój pająk ex-Brachypelma, ponieważ nie wiem jak mówić, Tikatel, albo Pilosum. Sorry, tak właśnie mówię, Tikatel albo Tiktatel. Postanowiłem skusić go szarańczą, bo ta franca nic nie jest, jest tłusta, jest gruba, to jest samiczka najprawdopodobniej, i nie chce nic jeść, moi kochani. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. Przez chwilę myślałem, że rzuci się tą szarańczą, która wyliniała mi, zobaczcie, ja... Uwierzcie mi, moja szarańcza ma je lepiej w domu jak ja. Tam cały czas jest kapusta, cały czas jest jakiś pomidorek w środku, te zwierzęta cały czas jedzą. One są cały czas najedzone i one tam po prostu linieją mi w tym, przechodzą wylinkę te insekty u mnie w tych moich pudełkach. Patrzę, skrzydla ta szarańcza, mówię, dawaj ją, nie? Może ex-braszka zje, ale nie, no jak widzicie, nie jest zainteresowana w ogóle, tylko sobie tam spaceruje po terrarium. Mówię, okej, zwilżyłem ją tylko jak zwykle, bo ona potrzebuje wilgotności dość dużej, żyje w lasach tropikalnych, bodajże chyba w Wenezueli, ja dobrze pamiętam, więc tam taki bardziej klimat właśnie, taki skalisto, taki bardzo wilgotny. Zrobiłem tak, no i tutaj właśnie delikwent sobie siedzi, szarańcza po wylince, skrzydla lata. Próbowałem go jeszcze skusić zwykłą szarańczą, zwykłym konikiem polnym. No ale jak widzicie, nawet nie raczył spojrzeć przychylnym okiem, jednym z wielu, właśnie na tego konika polnego, i cały feeding szlak trafił, i tak jak widzicie, moi kochani, obeszło się bez niczego. Niestety. Nie zobaczyłem po raz kolejny, jak moja braszka je, aczkolwiek zobaczcie na jej odwłok, jak jest gruby, jak jest cholernie gruby. Zobaczcie, teraz. Może być tak, że braszka wygrzebała z podziemi robaka, takiego, co wam pokazywałem na jednym z którychś feelingów. Przed chwilą widzieliście, głową machałem, że cholera, znowu nie chcę jeść. Na którymś z feelingów pokazywałem wam, że kupiłem nowe robaki i te robaki właśnie, moi kochani, chciałem jej dać do jedzenia, a robak się zakopał. Myślę, że ona mogła tego robaka odkopać, no i mogła go niestety... No co cholera cały czas śpiewa? Cicho! Cicho sieć! Niestety nie słucha mnie. No w każdym razie, moi kochani, następne, przechodzimy do lasu Dory Parahebeny. Bardzo szybko wam powiem tylko, że dzięki mojemu telefonowi będziemy mieli zaraz ujęcie, konik polny spierdzieli oczywiście, do paszczy lwa. Ale jak zaraz zobaczycie, moi kochani, na następnym ujęciu. Abrakadabra. Dawaj ujęcie następne. Szybko. Nie wiem, na co ja czekałem. Próbowałem kamerą go jeszcze uchwycić, ale nie dało rady. Zaraz zobaczymy ujęcie następne. O, i tu jest telefonem kręcone, postanowiłem zajrzeć do środka i zobaczcie, jak ta Lasiadora Parahebana teraz ładnie wygląda, jest czarna, fajna, stylowa, moi kochani, bardzo mam nadzieję, że niedługo zdecyduje się wyjść stamtąd i zaatakować jakiegoś konika polnego, albo ewentualnie świerszcza, zobaczymy bananowego, czy też silent cricket, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Karaczynami nie karmię, ponieważ nie chcę, żeby moja mnie z domu wyrzuciła, razem z tymi pająkami, karaczynami, konikami polnymi i świerszczami, więc na razie póki co karmię tylko tym, co jak ucieknie, mi się nie rozplewi, jak to się mówi.
a wszelkiego rodzaju karaluchy, karaczany, pierdoły. Moi kochani, Chromka. Chroma to pelma z ścianą pubeskę. Bardzo szybko. Jest przed wilinką, jest niemrawa, nie zachowuje się jak moja stara Chromka, co jej dałem 10 świerszczy, to potrafiła wszystkie zjeść, niektóre zgwałcić. W każdym razie bardzo fajnie wygląda. Jak na razie zobaczcie, ona jest przed wylinką albo jest chora. Jedno z dwóch, raczej chora nie jest, najedzona też jest. I tak sobie siedzi, siedzi, tak na tym gnieździe, bidna. Grzeje się w tym słoneczku, co im tam sztuczne zapewniam. No i sobie tak siedzi, całymi dniami. A teraz Abchanopelma Halcodes, moi kochani. Ona jeszcze tutaj była w starym opakowaniu. Na tym ujęciu. Jest to opakowanie właśnie to, tutaj widzicie, z piachem pustynnym. Postanowiłem rzucić świerszcza, miałem nadzieję, że zaatakuje, z jego zeżrze, rozszarpie na kawałki te sprawy. Tymczasem ona postanowiła, że głodna nie jest, no ale moja wina, ponieważ ja jej zawsze na noc, raz na 3 dni rzucam jakiegoś malutkiego świerszczyka, nie do poczytania, tylko do zjedzenia. No i wiecie jak to jest. No tutaj świerszcz akurat uciekł pod korę, zaraz ją usunąłem, jak zobaczycie na następnym ujęciu. Ponieważ pomyślałem sobie, cholerna kora? Asio! Asio powiedziałem! No patrzcie, że ja tego nie usułam jeszcze. No właśnie, on tu się pojawił przez chwilę i teraz Asio! Ksi! O! To już jest bez kory, pomyślałem sobie, że a kurczę, co mi zależy, ryzyk fizyk. Wezmę, usunę i tak będę robił nowe terrarium. O, właśnie tutaj bodnął pająka, pocałował go, nie powiem gdzie i proszę bardzo, uciekł pająk. W ogóle nie był zainteresowany właśnie obywatelem świerszczem. Ale, moi kochani, postanowiłem go przesadzić, ponieważ uważałem, że w tym małym pudełeczku jest po prostu za mało, za ciasno. Może nie było za ciasno, ale postanowiłem, że skoro mam po brachy pelmie cały pojemnik, to postanowiłem, że na parę ładnych wylinek zagości on w nowym, zupełnie w nowym pojemniku. Dla niego nowym, dla mnie starym, ale ładna jest ta. Naprawdę to jest jeden z moich najbardziej widowiskowych pająków. Może powiecie, że to nic przy tych wszystkich morinusach, srusach tych innych, które mają reputację pająków, które atakują bez ostrzeżenia. Się z tym po prostu zgadzam, ale postanowiłem, że ten pająk też należy mu się fajne życie. I proszę bardzo, jak widzicie w lewym dolnym rogu woda. Jest to pająk pustynny, co że na Arizonie, pustyni Arizony, północny Meksyk. Ale postanowiłem, że skoro wszystko potrzebuje wody, to i ten potrzebuje. Nie będę pryskał terrarium, ale wodę mu dam, ponieważ bez wody wszystko zginie, nie tylko człowiek, ale i każdy pająk, oprócz karaluchów. I właśnie zobaczcie sobie, ten pajączek zamoczył sobie nóżkę w wodzie, zobaczył, że o cholera, woda. Pomyślał sobie, że aha, czyli tu będę przychodził pić w razie czego i to sobie tak badał terrarium swoimi odnóżami. Zrobiłem mu taki bardziej pustynny, suchy biotop. Na dole jest włókno kokosowe, później jest ziemia, którą daję zawsze dla pajączków i na koniec piach, który widzieliście w małym terrarium dla małych pajączków. Przy okazji wygrzebałem jednego mealwormsa. Nie wiem skąd tam się wziął, w każdym razie wygrzebałem go stamtąd. I dziękuję, zasubskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o mnie, ja dopiero się rozwijam. Pamiętajcie, trzymajcie się, znajdźcie mnie na fejsie i do zobaczenia w kolejnym The Beard Eaters. Hej!